Polski konstruktor samochodowy i wynalazca. Tworzył silniki, które wyprzedzały wszystko inne, co wówczas powstało. Gdyby w czasie II wojny światowej nie zginął w Auschwitz, zapewne pozostawiłby po sobie znacznie większy dorobek. 11 marca urodził się inżynier Tadeusz Tański, prekursor polskiej motoryzacji. Inżynier światowego formatu, twórca pierwszego polskiego samochodu pancernego, a także pierwszych samochodów całkowicie polskiej konstrukcji, został zamordowany przez Niemców w Auschwitz. Tadeusz Tański był synem Czesława Tańskiego, pioniera polskiego lotnictwa. Twórcy pierwszego polskiego szybowca. Tadeusz Tański studiował we Francji, tam studiował na jednej z politechnik. Po otrzymaniu tytułu inżyniera zajął się konstrukcją silników lotniczych. Gdy ukończył paryską szkołę elektryczną, od razu został zwerbowany do konstrukcji w fabrykach francuskich i brytyjskich, do konstrukcji silników. Zbudował tam największy na świecie 12-cylindrowy silnik dla wodno-samolotów. Był to potężny silnik, największy w tamtym okresie, 12-cylindrowy, o mocy 500 koni mechanicznych. Gdy nastała niepodległa Polska, wrócił do Polski. W 1919 roku od razu zostaje zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wojskowych w sekcji samochodowej. Już w 1920 roku konstruuje polski samochód pancerny Ford FTB i ten samochód bierze udział w Bitwie Warszawskiej. Tych wozów bojowych powstało 16. Wydaje się, że nie jest to wielka liczba, ale była na tyle silna to jednostka pancerna, która odegrała bardzo ważną rolę w tym starciu z Armią Czerwoną. Głównym założeniem inżyniera Tańskiego było to, aby ten wóz bojowy był niezwykle prosty. Stworzył samochód, który udało się zmontować i zdemontować za pomocą jednego klucza. Wszystkie śruby i nakrętki, z wyjątkiem świec zapłonowych, mają jednakowy rozmiar M17. W latach 20. konstruuje pierwsze całkowicie polskie samochody osobowe. CWS T1 oraz T4. CWS T1 to właśnie samochód Tańskiego. Przepiękny egzemplarz samochodu przedwojennego, który konkurował z samochodami europejskimi, jak Rolls-Royce. Jako pierwszy podróżował nim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Inżynier Tański był człowiekiem ekscentrycznym, który, jak to u geniuszy często bywa, pisał, tworzył swoje projekty na kartkach papieru luźnych, które później dopiero nabierały swojego wymiaru technicznego w zakładach. Kiedy Tański stanął do konkursu na silnik do napędu prądnicy radiostacji polowej, jego konkurentem była konstrukcja renomowanej amerykańskiej firmy Douglas. Kryterium konkursu wymagało jak najdłuższej nieprzerwanej pracy silnika. Amerykańska konstrukcja pracowała 400 godzin, a silnik Tańskiego komisja musiała sama wyłączyć i to po 1000 godzin pracy. Tański wprawdzie wygrywał różne konkursy na zrobienie różnych technicznych urządzeń, ale nie zrobił tutaj specjalnej kariery. Jego nazwisko nie zyskało takiej marki jak nazwisko Henry'ego Forda, ojca amerykańskiego przemysłu samochodowego. Gdy wybucha II wojna światowa, inżynier Tański działa w konspiracji. Ale niestety zostaje schwytany przez Gestapo. W ramach akcji AB, kontynuacji Intelligenzaktion, która miała na celu ludobójstwo polskich elit intelektualnych, wywieziono go do obozu KL Auschwitz, gdzie Niemcy, doceniając jego umiejętności inżynierskie, zaproponowali mu współpracę w zamian za zwolnienie z obozu. Tański stanowczo odmawia. Tym samym podpisuje na siebie wyrok śmierci. 23 marca 1945 roku zostaje przez Niemców zamordowany.